Oglądaliśmy prezentację Ogiera Trakańskiego Negr pod panem Zbigniewem Talarczykiem. Za chwilę na czworoboku zobaczymy ostatnią parę eliminacji koni czteroletnich, panią Agnieszkę Langer-Haniszewską na koniu Daru Eł. I za chwilę komentarz komisji sędziowskiej do przejazdu. Proszę Państwa, przypominamy komunikat Komisji Sędziowskiej. Konkurs klasy P6 zostanie rozegrany na czworoboku o wymiarach 20 na 60 metrów. Oglądaliśmy kolejnego konia. Był to Ogier Negr, startujący pod Zbigniewem Talarczykiem. I w dniu dzisiejszym oceny wyglądają następująco. Jeżeli chodzi o stęp, stęp był obszerny i aktywny. Koń stępujący całym ciałem w dobrym ustawieniu. Ocena za stęp 7-0. W kusie koń był nieco za mocno na przodzie. Chcielibyśmy widzieć więcej dynamiki. W kusie jest to ocena 6,5. W galopie koń powinien wykazywać się większą tendencją pod górę. Tutaj dało się zauważyć, że zdecydowanie lepiej koń galopuje w lewo. Troszeczkę jest bardziej wyniosły, natomiast w prawo ten galop jest nieco za płaski. Ocena za galop to 6,8. Przydatność konia do ujeżdżenia 6,8 i wrażenie ogólne 6,8. Dziękujemy. Wynik.